śmieszne rzeczy. Podpłynęli piloci, czy nie wiem kto, na łódce takiej szybszej, małej, zgrabnej, fajnej, podpłynęli pod nasz wielki, duży statek i jeden w białej koszuli zrobił na naszą wielką grandiozę. Przedostał się, nie wiem po co, ale to nieważne, bo z tego miejsca chciałem tylko obalić jeden z mitów takich, że wakacje na statku, wakacje na takiej wielkiej, pięknej grandiozie, zwiedzając tyle dookoła, ludzie mówią, że są to wakacje dla starych dziadków. No myślę, że jest to najgłupsze powiedzenie, jakie tylko mogłoby być, mówiąc, że tego typu wakacje są tylko dla starych dziadków i tylko stare dziadki na takie wakacje pływają, bo u nas po pierwsze tych starych dziadków na tych wakacjach nie ma, a po drugie mieć możliwość zwiedzenia Włoch, Hiszpanii, Malty na jednych wakacjach w ciągu jednego tygodnia, to wydaje mi się, że jest naprawdę mega. Bardzo dużo można pozwiedzać, dużo doświadczenia, mega wakacje, all inclusive na statku, gdzie mamy bardzo dużo atrakcji dla młodych, typu baseny, aquaparki, typu boiska do grania w coś, w piłkę, czy w siatkę, czy w cokolwiek byście chcieli. Salon gier dla nastolatków. Co? Kasyno. Właśnie, o, sala dla kids kluby, takie dla małych dzieci. Dobrze, że mam pomoc, dokładnie. Od rana, od 8 rano do 23 nasze dzieci mogą być pod opieką tutaj opiekunów tego statku w Super Kids Clubach, gdzie mają mnóstwo różnych zabawek, mnóstwo atrakcji, więc te wakacje na pewno nie są dla starych dziadków i na pewno same stare dziadki na takie wakacje nie pływają. Widzieliśmy tutaj, bo nie powiem, taką parę, co nawet tam jeden z naszych znajomych wrzucił sobie z nimi zdjęcie, taka para z Włoch, tacy starsi ludzie, no akurat można powiedzieć dziadki, ale to są takie osoby, ale które... To jest fajne, bo ja no właśnie, takim dziadkiem, dokładnie. Babcią, będę miała 70, żeby jeszcze podróżować, nie? Właśnie, to są zadbani, pięknie uczesani, w super strojach, bogaci, kurczę, osoby, które też znajdą tutaj coś dla siebie, bo mogą iść wieczorkiem, czy tam kiedy chcą, na powiedzmy na naszym statku na poziom 6, na poziom 5, gdzie gra pani pięknie na fortepianie, pan na skrzypcach, coś śpiewają, jest teatr, tak, jest teatr, jest kino, jest wszystko, jest po prostu tyle na tym statku, że to jest małe pływające miasto, więc wakacje na takim statku na pewno nie są dla starych dziadków, na pewno ten mit jest zdecydowanie obalony. A zobaczyć, myślę, tyle krajów w ciągu jednych wakacji, trochę słaby tutaj teraz, słabo jakość, zobaczyć Włochy, myślę, że nie jedna osoba by chciała przypłynąć na Sycylię. Byliśmy w Palermo, byliśmy w Neapolu, teraz jesteśmy w Genua, byliśmy na Malcie, zwiedziliśmy piękny port w Malcie, w ogóle zobaczyliśmy tą Maltę, byliśmy w Hiszpanii, w Barcelonie i są to naprawdę grube wakacje all inclusive, gdzie w całkowicie przystępnej cenie, także jeśli ktoś by chciał więcej info, to zapraszamy na priv, a tymczasem właśnie dopływamy do portu w Genua we Włoszech. Wsiadamy do swojego samochodu i wracamy do domu przez Szwajcarię, Niemcy, Austrię, wcześniej jechaliśmy nie przez Szwajcarię, tylko przez Czechy, Austrię i Włochy, przez Alpy, przez góry. Teraz też będziemy przez góry wracać, także naprawdę taka wycieczka to jest tyle wrażeń i jeszcze więcej. I jeszcze więcej. I zadowolona? Bardzo. Bardzo. Znaczy, no nie jestem zadowolona, bo już się kończy. No właśnie. Ale cieszę się, że wracam. Można, tak jak teraz jest Euro, jest tu ogromny basen, który widzieliście już na pewno na poprzednich filmach. A te głośniki, one po prostu ogromny takie wrażenie. Telebim, na którym ogląda się mecz. Wow. No nie, bo chciałam powiedzieć, że na przykład w kinie, jak jest taki wielki telewizor, Telebim czy co tam jest, i są głośniki, no to jest sala zamknięta i to jest takie, no jest głośno mega, nie? Ale że tutaj na tym statku, no gdzie jesteśmy na otwartym morzu, jest szum, są fale i coś tam w ogóle ludzi pełno, ludzie krzyczą, no bo to nie jest tak, że... bo w kinie siedzą raczej cicho, bo oglądają film. A tutaj ludzie krzyczą, wiwatują i coś tam rozmawiają, dzieci biegają, ale no i te głośniki to... Jak przywalą, to wszystko nogawkami trzęsie. Nogawkami trzęsie. Także pokażę wam jeszcze o poranku. Pogoda dzisiaj nie najlepsza we Włoszech, ale pokażę wam jeszcze tylko taki szybki rzut tutaj na Włochy. No zobaczcie właśnie, jak wygląda... To już są takie właśnie hotele chyba.
No tu już zaczynają się hotele, plaże. No i tam w sumie też jest plaża. Tylko że jest jeszcze jedna rzecz. Teraz jak tak patrzę. Nie, no nie wiem, tu już mamy port, bardzo blisko już jesteśmy portu. I co bardzo ważnego jeszcze chcę dopowiedzieć, bo na wielu filmach mówiłem, że Włochy mnie rozczarowały. Może nie tyle mnie rozczarowały i nie to, że nie chciałbym tu nie przyjechać, bo jak patrzę teraz na te tutaj góry i te miasta położone, wioski, miasta położone, tu jest akurat Genoa, położona na tych górach, to wygląda to przepięknie i na pewno tu przyjedziemy. Pozwiedzać, zobaczyć i tak dalej, tylko po prostu zaskoczyły mnie te Włochy swoją starością. Takimi bardzo starymi już budynkami, zero praktycznie nowych i wszystko już jest takie, to było super pewnie 50 lat temu, w latach 50., 60., 70., to pewnie Włochy były czymś tak szałowym, że masakra, a teraz już troszeczkę, no teraz już po prostu troszeczkę się postarzały, przynajmniej te miejsca. Tak. Jest duży port wielki, on musi być taki uprzemysłowiony, no to pewnie tak, ale pewnie w jakichś mniejszych miasteczkach bardziej pod turystów takich przylatujących typowo do Włoch, tam przyjeżdżających, to tam jest inaczej. No być może tak, ale to co tutaj widzimy, Genua, no to zresztą sami widzicie, no to są to po prostu wszystkie takie budynki, jakie, takie blokowiska, takie jak to widzimy. Ma to na pewno swój urok i na pewno warto do Włoch przyjechać, warto to zobaczyć na własne oczy. Ale są też miejsca, które zrobiły na nas po prostu większe wrażenia, typu Malta, typu Hiszpania. W Hiszpanii mnóstwo palm. W Malcie budynki były bardziej takie, kurcze, zaskakujące mnie. No mnie po prostu bardziej zaskoczyły. Tutaj są zwykłe budynki, a tam były takie, tam jest kurde taka... To jest tak bardzo europejsko, a tam właśnie. Jest tak właśnie troszkę już egzotycznie, inaczej. Tak? No inaczej, no po prostu nie da się nawet tego określić. I dlatego... zobaczyć to podczas jednych wakacji, mieć takie porównanie, to jest mega. Później można na podstawie tego właśnie doświadczenia, na podstawie tych danych, na podstawie tego, co zwiedziliśmy, podejmować kolejne kroki, które będą o wiele takie rozsądniejsze i lepsze. No po prostu, no, lepsze decyzje można później po prostu podejmować na podstawie tego, co się teraz już zobaczyło, zwiedziło. Tak. Tak. I można mieć jakąś swoją opinię, a nie tylko sugerować się na opinii innych osób, a jeszcze poza tym, dokładnie, my, może nam się bardziej podobać, czy tam nie podobać takie stare miasta, a innym właśnie bardzo się podobać, więc warto też to pokazać, puścić w internecie, niech ktoś zobaczy, jak to wygląda z perspektywy tutaj statku. No my wśród naszych znajomych też dziewczynę, która po prostu kocha Włochy, no i ona... I też jest w naszym wieku, to nie jest no tak, właśnie. Że to jest jakiś ten, nie wiem, starsi ludzie, tylko po prostu no każdy ma inny sposób bycia, inne rzeczy mu się podobają. My wyrażamy po prostu swoją opinię, a każdy może się z nią zgodzić albo nie zgodzić. No, mówisz troszkę cicho, ale może będziecie słychać. Tutaj właśnie są te miejsca rozrywkowe, ale jest ich bardzo dużo. To nie jest jedyne miejsce, gdzie można miło spędzać czas. Co? Co się o tym mówi? To jest taka wyścigówka, kubica? Nie mam pojęcia. Kręgle, nie kręgle, boiska. Świecidełka. Salony gier. O. Młody chyba coś wygrał. Skoro obaliliśmy już jeden mit w tym filmie, to warto może powiedzieć o jeszcze jednym, o takim, że na takich statkach w ogóle nie częsie, bo naprawdę w ogóle nie częsie. Jeśli ktoś mówi, że on... No, jeśli ktoś mówi, że on nie popłynie takim statkiem, bo tam buja, bo on ma chorobę morską, bo coś tam, no to nie, nie jest tak. Jeśli nie płynąłeś, to spróbuj, bo naprawdę jest bardzo spokojnie, cichutko, w pokoju jest tak cichutko. Myślałam, że właśnie
Będę siedzieć w kajucie przez cały tydzień i wymiotować, ale nic kompletnie, ani razu nie było, ani niedobrze, ani nie zmuliło, ani po prostu... Czyli nie ma czegoś takiego, że buja i na pewno warto spróbować. Bujało na tej małej ulicy, co byś na tej wycieczce, co tam to bujało, ale tu nic. Tutaj nic nie buja, jest bardzo cicho, bardzo przyjemnie, pokoje są wystarczająco duże, jest naprawdę mega. Tylko pogoda się nie udana. MSM ma wykupione miejsce parkingowe tutaj w porcie, Porte Soleil Malay, czy jak on tam się nazywało. Tutaj jest Porte di Maile, Moile, Poile, Paile, nie wiem jak to się nazywało. I to jest właśnie tutaj to. I on teraz tutaj na wstecznym, i tutaj jest tył statku. Tył statku. I on tu sobie teraz cofa. Na lusterka. Na lusterka tutaj teraz cofa. Nie, on teraz obrócił i tak jak kiedyś, jak wrócił, wiesz jak to uczyli kiedyś, no. Złapałeś za ten i tak odwracałeś i on tak się cofa teraz, nie? Za podłokietnik, znaczy za nadgłówek, za zagłówek się obrócił. Obrócił się i schowaj głowę, bo nie widzę. I tutaj, tu ma swoje miejsce i tam parkujemy, bo stamtąd startowaliśmy, to na pewno tam też będziemy parkować, a poza tym to jest w ogóle właśnie to miejsce, gdzie jest parking, gdzie są samochody nasze, no i na 1000% parkujemy właśnie w tym dokładnie miejscu, naprzeciwko, równolegle może o, do tego tutaj kolosa. A we Włoszech dzisiaj w górach pada, nawet nie tyle w górach, co i tu już na morzu, ale pogoda dzisiaj, no, nie zachwyca włoska pogoda dzisiaj. Mimo, że Włochy piękne, Włochy super. O. To, a patrz jaki tam jest ten, jakiś taki krzyż. Co to jest? To jest chyba... Latarnia morska? Taka? Dajcie znać, czy to latarnia morska.